Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj, moi kochani, zgodnie z waszą prośbą, ponieważ gdy nagrywałem haul zakupowy z moimi nowościami kosmetycznymi, bardzo mnie prosiliście, żebym wyraził swoje zdanie na temat kosmetyków Veoli Botanica. Także dzisiaj siadam nad tym tematem i po prostu dla was nagrywam film. Także sobie dzisiaj porozmawiamy na temat kosmetyków Veoli Botanica. Więc jeżeli was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Moi kochani, pierwszym produktem, który stosuję z tej firmy, jest to krem Second Skin, nawadniający krem do twarzy na noc. I wam pokażę teraz jego zużycie. Jest dość intensywne zużycie. I co ja wam mogę powiedzieć na temat tego kremu, że jest to krem masełkowy. To nie jest krem o lekkiej konsystencji. Jest to krem, który pozostawia taką ochronną powłokę na skórze, taką olejkową, ale nie jest to krem lekki. Jego wchłanialność w skórę jest naprawdę bardzo długa, ale jeżeli chodzi o tą kwestię, którą tutaj producent podkreśla, czyli nawodnienie, nawilżenie, regeneracja, jak najbardziej. Fenomenalny krem, regenerująco nawilżający, świetnie łagodzi wszelkie podrażnienia, zaczerwienienia, świetnie skóra rano wygląda, jest taka rozpromieniona, jest taka promienna, jest taka nawilżona. Także jak najbardziej ten krem jest po prostu hitem pielęgnacyjnym. Skład tych produktów jest wzorowy, nie ma się o co przyczepić, ale jeżeli nie lubicie masełkowych konsystencji produktów, ten krem na noc nie będzie dla was. Ale wiecie co, ja wam powiem tak, kremy na noc powinny być cięższe, ponieważ w nocy my śpimy, odpoczywamy i nasza skóra się też regeneruje. Także pielęgnacja, którą aplikujemy na noc, powinna być właśnie bogatsza, powinna być konkretna i powinna przynosić spektakularne rezultaty. Dla skór wrażliwych, naczynkowych, dojrzałych, bardzo suchych, atopowych ten krem będzie idealny. Świetnie skórę nawilża i jeżeli potrzebujecie takiego kopniaka nawilżającego, rewitalizującego, o właściwościach przeciwzmarszczkowych ten produkt będzie dla was jak najbardziej. Następnym produktem, który dopiero zastosowałem 4 razy, ale już mogę wam o nim coś powiedzieć, jest to ten relaksujący olejek do ciała Veoli Botanica. Jak najbardziej świetnie pachnący malinami olejek do ciała. On pachnie malinami. Niektórzy mówią, że on pachnie truskawkami. Ja się z tym nie zgadzam. Pachnie malinami. Świetnie skórę odżywia. Nie pozostawia bardzo tłustej warstwy na skórze, czego ja nie lubię akurat, żeby była taka mega tłusta warstwa na skórze. Świetnie się wchłania i świetnie skórę odżywia. I jak najbardziej mogę się z tym zgodzić, że będzie to relaksujący olejek idealny do masażu. Jak najbardziej produkt warty zainteresowania i warty swojej ceny. Mylił mnie jeden fakt w tym olejku, ponieważ myślałem, że skoro w tym olejku są zawarte płatki róż, to ten olejek będzie pachniał różami. A właśnie nimi nie pachnie. Pachnie malinami. Wiecie co, to jest taka śmieszna kwestia, tak? Ponieważ no tutaj można się tak naprawdę wykłócać, ponieważ niektórzy twierdzą, że on pachnie truskawkami, ale ja twierdzę, że pachnie malinami. Także jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o działanie tego produktu, jest wzorowe. Skóra jest odżywiona i jak najbardziej. Następnym produktem jest kojący tonik mgiełka do twarzy. I posłuchajcie, ja myślałem, że będzie to tonik bardziej esencjonalny. Że on będzie pozostawiał taką warstewkę ochronną na skórze, przez co nawilżenie będzie większa na skórze. On nie pozostawia żadnej warstewki ochronnej, wchłania się w skórę jak woda i po prostu koi, nawilża i odświeża skórę. Także jak najbardziej, jeżeli chodzi o działanie nawilżające, jest ok. Jeżeli chodzi o właściwości kojące, również jest ok. Ale nie pozostawia żadnej warstewki ochronnej na skórze. Także to nie jest żaden minus, ponieważ ja już jestem przyzwyczajony do bogatszych toników, esencji, które pozostawiają taką warstewkę ochronną na skórze. Ten tonik tego nie robi, ale nie zmienia to faktu, że świetnie skórę nawilża i odżywia i jest warty swojej ceny. Mogę go polecić do pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Także tonik jest warty swojej ceny. Opakowanie tego toniku jest szklane. Jest on bardzo wydajny. Naprawdę niewielka ilość rozpylona na skórę wystarczy na jego wklepanie i szybką aplikację serum, kremu i ogólnie pielęgnacji. Jak i również został on przetestowany przez płeć żeńską jako fikser do makijażu, jako takie odświeżenie makijażu w ciągu dnia i świetnie się w tym zadaniu sprawdził. Świetnie makijaż odświeżył, także jak najbardziej również jeżeli chodzi o odświeżanie makijażu, jako taka mgiełka do makijażu w ciągu dnia, ten produkt również jest w porządku, także jak najbardziej mogę wam go polecić. Kolejnym produktem jest krem nawadniający do twarzy na dzień. Jak już wam wcześniej mówiłem we filmiku z holem zakupowym, obawiałem się, że on będzie pozostawał
zostawiał żółty odcień na twarzy, ponieważ jest po prostu w bardzo intensywnym żółtym kolorze ten krem i muszę wam powiedzieć, że on nie pozostawia żadnego żółtego pigmentu na skórze. Zużycie tego kremu jest niewielkie, ponieważ nie da się go dużo nałożyć i muszę wam powiedzieć, że tak samo w przypadku kremu na noc, że ten krem na noc jest taki esencjonalny, że jest taki skoncentrowany, że jest taki bogaty, ten krem również taki jest. Jest bardzo bogaty, jest bardzo esencjonalny i też niewielka ilość po prostu wystarczy na optymalne pokrycie skóry, że go po prostu dużo się nie da nałożyć. Nie da się go dużo nałożyć. Także naprawdę, jeżeli chodzi o działanie tego kremu, jest ok. Świetnie skóra jest nawilżona przez cały dzień, jest odżywiona, jest taka promienna, ma zdrowy, wyrównany koloryt. Nie ma tutaj żadnej interakcji, nie ma tutaj żadnych problemów z wcześniej zaaplikowanymi produktami, czy typu serum, typu toniki, nie ma żadnych problemów, nic się ze sobą nie gryzie, także jak najbardziej ze względu na tą konsystencję, że tego kremu nie da się zaaplikować na skórę dużo, jak najbardziej produkt jest warty swojej ceny, ponieważ wystarczy nam na bardzo długo. Ostatnim produktem jest mleczna emulsja do twarzy, produkt, do którego miałem więcej zastrzeżeń, ponieważ we filmiku z holem zakupowym wam mówiłem, że ja nie przepadam za tego typu preparatami, ponieważ mam wrażenie, że one nie domywają mojej skóry, a wręcz ją oblepiają, że jeszcze tam pozostają i wolę zdecydowanie żele, ale przedtem wolę olejek. Także muszę wam powiedzieć tak, moje przypuszczenia odnośnie tego produktu się potwierdziły. On nie domywa skóry. Nie domywa skóry, a wręcz pozostawia taką tłustawą powłokę, taką obciążającą powłokę na skórze. Jeżeli macie skórę bardzo suchą, bardzo wrażliwą, alergiczną, to dla was może on być idealny. Ale jeżeli lubicie takie konkretne oczyszczenie skóry, mieć poczucie odświeżenia, doczyszczenia tej skóry, ta mleczna emulsja wam tego nie zapewni. Ale teraz wymyśliłem sobie po prostu na nią patent, ponieważ no nie będę wyrzucać, no jasna sprawa, tak? Ponieważ jest to produkt dobry składowo, ale to, że mi nie odpowiada taka konsystencja, no to mi nie odpowiada. I ja go stosuję w pierwszym etapie oczyszczania skóry twarzy, zastępując olejek hydrofilny. Także pierwszy aplikuję sobie tą emulsję na twarz, wykonuję masaż, spłukuję ją i aplikuję na to sobie żel myjący i go później spłukuję. Także w takim sposobie używania tego produktu jak najbardziej mi się sprawdza, nie ma żadnego problemu, ale nie będzie to produkt, do którego powrócę. Ale jeżeli lubicie takie emulsje do mycia twarzy, a macie skórę naprawdę bardzo wrażliwą, histeryczną, która po prostu na żele myjące źle reaguje, jak najbardziej możecie być zadowoleni z tej emulsji. Także jest to moja recenzja produktów Veolia Botanica. Jak najbardziej jest ona wzorowa. Działanie tych produktów jest świetne. Składy tych produktów są wzorowe i jak najbardziej są to produkty warte zainteresowania i warte swojej ceny, a w szczególności olejek do ciała i kremy do twarzy. Kremy do twarzy są po prostu masełkowate, niewielka ilość wystarczy na optymalne pokrycie skóry i kremy wam wystarczą na pewno na bardzo długo. Także te kremy do twarzy są po prostu sztosem, nie da się ich nałożyć po prostu za dużo. Poczujecie po prostu tą moc, że te kremy są skoncentrowane, że te kremy są konkretne i naprawdę niewiele trzeba, aby optymalnie pokryć skórę. Także resumując, cała opinia jest pozytywna. Ja bardzo lubię te produkty i ja na pewno do kosmetyków Veolia Botanica będę wracał. Także jeżeli wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Życzę wam serdecznie miłego dnia. Dziękuję, że jesteście. Do następnego. Cześć.